błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych i nie stał na drodze grzesznych i na stolicy zarazy nie siedział, ale w zakonie pańskim upodobanie jego i nad zakonem jego rozmyśla we dnie i w nocy. I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekami wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się. Nie tak, niezbożni. Nie tak, ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi. Przeto nie powstaną niezbożnicy na sądzie, ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych. Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.